Witam. Pokażę Wam dzisiaj mały kontroler upływu czasu. To jest urządzenie, które ułatwi planowanie zadań i ich realizację. Nie możemy za bardzo kontrolować czasu, niestety. Możemy za to kontrolować siebie w czasie. To znaczy tak planować wykonanie danych zadań i w taki sposób je realizować, aby w tym czasie się zmieścić. I to urządzenie nam właśnie to umożliwi. W zestawie, to jest pudełko oczywiście, w zestawie jest sam mały kontroler i instrukcja, gdzie wszystkiego się dowiecie. Ale urządzenie jest bardzo proste, więc myślę, że jak Wam opowiem, będziecie wiedzieli, jak to działa. Urządzenie składa się z dwóch pokręteł. Tu ustawiamy docelowy czas, możemy ustawić 120 minut, czyli 2 godziny. Co 5 minut możemy sobie dowolną liczbę czasu, na przykład na pisanie sprawdzianu, odrabianie lekcji, zabawę, czas do obiadu. No jakby wiele aktywności można tu zaznaczyć, a tu mamy taki czas, który 5 minut, 10, 15, czy ile będziemy chcieli wcześniej, da nam znać, że na przykład, nie wiem, będzie klasówka i zostało nam 10 minut albo 5 minut do jej skończenia i musimy się bardzo zmobilizować i to wykonać. Albo bawimy się świetnie, ale 5 minut przed końcem zabawy, które ustaliliśmy, że będzie trwało, nie, na przykład pół godziny czy godzinę, umówiliśmy się, że sprzątamy zabawki i wtedy idziemy na obiad albo wychodzimy z domu. I to będzie czas, który nam ułatwi kontrolę tego czasu. No, ustawię, słuchajcie, czas na 10 minut, żeby za 10 minut tutaj alert się znaczy, że 10 minut czasu będzie trwała dana czynność, a 5 minut to będzie czas, 5 minut wcześniej potrzebuje sygnał, żeby kończyć zadanie. Tu mamy włącznik. O, proszę bardzo. I musimy wystartować urządzenie. Czas start. Mamy zielone światło. Urządzenie może działać w kilku trybach. Może być wizualny sygnał, a może dodatkowo dojść dźwięk, który możemy wyciszyć maksymalnie albo zrobić maksymalnie głośne. To zależy, ale myślę, że to jest też fajne, że możemy całkowicie wyciszyć i mamy wtedy sygnalizację świetlną. Jeżeli ten czas upłynie, zapali się czerwona lampka. Robienie zadań, poczekamy sobie na to i potem pokażę Wam, jak pojawia się ten sygnał dźwiękowy, ale wykonywanie danych czynności, takie panowanie nad czasem bardzo uczy szybkiego wykonywania zadań, takiego planowania odpowiedniego zadań, tak żeby je w terminie zrealizować i też nam wrzuca taką dyscyplinę, ale myślę, że taką fajną dyscyplinę, że wiemy, że mamy jeszcze luz, nie wiem, rozwiązujemy jakiś test, czy czytamy sobie książkę, że mamy swobodę, nie musimy się denerwować, a nagle zostało mało czasu, więc musimy się skoncentrować, wypisać wnioski, rozwiązać zadania, ale dzięki takiemu czasomierzowi mamy taką dużą swobodę i nie mamy stresu, nie denerwujemy się, nie myślimy, ile czasu nam jeszcze zostało, nie patrzymy na to, bo wiemy, że ten odpowiednia ilość czasu, którą sobie ustaliliśmy, że to będzie 5, 10, 15, 20 minut, to od nas zależy, mamy na to, żeby się spiąć i zrealizować zadanie. A teraz zostawię Was tutaj sam na sam ze zbliżeniem urządzenia i zobaczymy, jak się zachowa, kiedy czas będzie się zbliżał, ten alertowy i co się będzie działo z urządzeniem, jak nam da znać.